Rozstanie Jarusia i Gosi to jedna z największych sensacji ostatnich lat w uniwersum programu Chłopaki do wzięcia. Wygląda jednak na to, że Jarek już się otrząsnął po odejściu od żony i jest już gotowy na nowy związek. Ostatnio zaskoczył wszystkich i zdradził, jak wygląda kobieta jego marzeń, spis treści. Jaruś z Chłopaków do wzięcia rozstał się z żoną. Jaruś już nie rozpacza po Gosi. Jaruś z Chłopaków do wzięcia rozstał się z żoną. Jarosław Mergner, lepiej znany jako Jaruś, od lat jest uważany za jedną z największych gwiazd programu Chłopaki do wzięcia. Mężczyzna przez lata bezskutecznie poszukiwał miłości, aż w końcu związał się z poznaną w programie Gosią. Para w 2021 roku postanowiła się pobrać i od tamtego momentu żyli razem w mieszkaniu małżonki Jarusia. Od czasu, gdy Jarek i Gosia występowali w programie jako małżeństwo, zdawali się być świetnie dobraną parą. Widzowie programu chętnie śledzili ich małżeńskie perypetie, takie jak obchody pierwszej rocznicy ślubu w ulubionej pizzerii Jarusia, remont ich mieszkania, czy niedawny skok ze spadochronem Gosi, podczas którego mogła liczyć na wsparcie swojego ukochanego męża. Niedawno w mediach społecznościowych pojawiło się jednak nagranie, które zmroziło krew u niejednego fana Jarusia i Gosi. W połowie kwietnia bieżącego roku Jaruś pojawił się na nagraniu opublikowanym na TikToku przez jego przyjaciela Tomasza. Tytuł filmu oficjalnie: Jarek znowu wolny, mówi sam za siebie. W udostępnionym wideo przyjaciel Jarusia w towarzystwie głównego zainteresowanego opowiada o tym, że związek Jarka i Gosi należy już do przeszłości. Choć nie ujawniono oficjalnych przyczyn rozstania, to słowa kolegi Jarusia o tym, co się miało dziać w domu Jarusia i Gosi, brzmią bardzo niepokojąco. Dużo pytań zadajecie: co z Jarka żoną? Czy się wyprowadził? Czy jest? Czy nie ma? Powiem krótko i na temat: oficjalnie Jarek już nie jest ze swoją żoną. Już jest dalej chłopakiem do wzięcia, powiem wam tylko tyle: z Jarka sobie zrobili skarbonkę, tylko się liczyła kasa dla nich, a Jarek miał ciągle za wszystko płacić. Jak się zbuntował, to nawet nie mógł usiąść przy stole wielkanocnym. Oddzielnie musiał jeść, przekazał mężczyzna, któremu towarzyszył Jaruś. Jaruś już nie rozpacza po Gosi, wygląda na to, że Jarek zdążył już otrząsnąć się po rozstaniu z Gosią i nie ukrywa, że jest już gotowy na nowy związek. Niedawno na TikToku pojawiło się nagranie, filmik został już usunięty, na którym Jaruś opowiedział o tym, jakie cechy powinna posiadać jego kobieta idealna. No, dla mnie musi być kobieta taka rozgrzana, żeby mogli odejść wszystkie smutki. No, ja już jestem, mieszkanko mam, papuszkę mam, pieska i tylko brak kobiety. Chciałbym poznać taką, żebym mógł z nią chodzić gdzieś na spacery, czy wiesz, spędzać czas, a teraz to, mówię, jestem sam, wyznał Jaruś. W tym samym nagraniu Jarek zdradził także, że jego przyszła partnerka powinna być w podobnym do niego wieku. Chciałby także, aby była dość szczupła. Jest to o tyle ciekawe, gdyż Gosia, z którą się ożenił, była raczej dość krępej budowy ciała. Czyżby Jaruś zmienił swoje upodobania?